Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem. Część szósta. Życie codzienne w archeologicznym obozie na pustyni. Tak, no jak powiedziałem, właśnie Fred był świetnym organizatorem, ale w tym wypadku on również korzystał z doświadczeń egipskich. Mianowicie trzeba było zorganizować obozy na pustyni, gdzie nie było sklepiku, gdzie by coś można kupić, że nie było pompek, gdzie by można wody nabrać i tak dalej. No i przeżyć. Jednak tam było gorąco, nawet zimą. I organizowano obozy w gruncie rzeczy na wzór obozów chyba od czasów w pustyni, w Puszczy Sienkiewicza, który zaczynał od opisu obozów Fayum, skąd porwano dzieci. Takie same obozy ciągle mają Egipcjanie. Obóz zakładany jest w pustyni, składa się z szeregu namiotów. Każdy z nas miał swój osobny namiot. Niezbyt wielki, ale o średnicy, bo ja wiem, 3 metrów, 3,5, okrągłe namioty. W środku było łóżko z materacem, z kocami, metalowy stolik, metalowe krzesełko i skrzynia służąca jako szafa dla składania rzeczy oraz pojemnik plastikowy na wodę 10-litrowy. Każdy miał taki własny i w nim mieszkał. Poza tym był duży namiot z podwójnym dachem właśnie z powodu, żeby nie było aż tak gorąco, który był namiotem jadalnią. Tam był długi stół, przy którym wszyscy sobie siadali. Fred na czele tego. No a w chwilach, kiedy nie było jedzenia, było sprzątane wszystko i tam można było pracować, rozkładać materiały, rysować, fotografować i tak dalej. Była kuchnia, gdzie siedział, urzędował kucharz z pomocnikiem, no bo nieraz musiał na 15 osób gotować. No i jeszcze miał takiego, to się nazywał u nich sufragi, to taki był człowiek do wszystkiego. On pomagał nosić na przykład jedzenie z kuchni, zbierać naczynia. Poza tym on napełniał te plastikowe pojemniki wodą, które się wystawiało na słońce i po powrocie one miały ciepłą wodę, także można było się umyć, wyprać coś, wieszało się pranie na sznurach od namiotu. No i każdy z nas sobie mieszkał u siebie, ale schodziliśmy się punktualnie na posiłki i to było regularnie, też jak w zegarku. Ja już potem nawet nie patrzyłem na zegarek, tylko patrzyłem, była dziurka w namiocie i słońce świeciło, a jak dojeżdżało do tej taśmy, to znaczy, że jest 7, trzeba wstawać. A nocami było bardzo zimno. Bywało, że mieliśmy wodę w misce zostawioną. Kilka razy to się zdarzyło. Ja nawet kiedyś przez cały miesiąc prowadziłem dokładnie codziennie temperaturę, mam to do dzisiaj. Rano było z reguły 5 stopni, nie więcej. I w namiotach było zimno. Myśmy na początku, przyjeżdżając z Polski, nie mieliśmy śpiworów. Nie było w Polsce śpiworów. Ja spałem pod 6 kocami, ubrany w sweter z czapką narciarską na głowie i bywało, że w butach. Dosłownie. Wszyscy też tak, wie pan, się ratowali. No ale trzeba było wstać z tego łóżka jakoś. I o 7 było śniadanie. Zawsze było podobne. Albo zupa z soczewicy, bardzo dobra, albo ful tak zwany, czyli z fasoli gotowanej w oleju, ale zupełnie niezłe, bardzo pożywne, no i do tego chlebki. Chleby mieliśmy robione te typowo egipskie, okrągłe, płaskie takie, które piekli dla nas na bieżąco Beduini. Beduinów mieliśmy ze 20, którzy dla nas pracowali.
bardzo to chcieli, bo dobrze zarabiali tam wtedy, mieli swój obóz koło nas i na blaszanej pokrywie od beczki na ogniu piekli te chleby dla siebie i dla nas. No i oczywiście herbata do tego. No i potem jechaliśmy w teren, dostawaliśmy zawsze tą samą puszeczkę z tą rybą, jakże się dzieje, z tuńczykiem, pomarańcz, no i kawał tego chleba. No i była przerwa w pracy, myśmy pracowali 8 godzin dziennie, bo to był wysiłek duży. Koło pierwszej było przerwa dla Beduinów, Beduini robili herbatę, jedli swoje, oni mieli swoją kuchnię. No, a myśmy jedli ten, co nie, jak było gorąco, to ja wchodziłem pod, jeśli to było dalej, pod mojego Land Rovera i tam sobie jadałem. Oraz zapadałem w drzemkę, czego się nauczyłem w wojsku bardzo skutecznie. Na wykopie się siedziało długo, jak powiedziałem. Pracowali ci właśnie Beduini, oni byli wszyscy z jednego plemienia, Awazin. Wszyscy się nazywali Marif. I mieli różne imiona, Mohammed, Ahmed, Habdan i tak dalej. No i się z nimi siedziało, no i chcąc, nie chcąc się z nimi rozmawiało. Także ja się nauczyłem tyle, ile umiem arabskiego, siedząc wiele lat, 7 godzin dziennie z Beduinami i z nimi prowadząc konwersacje. Zapisywałem sobie. Oni nie znali języka zupełnie. Oni nawet ja ich uczyłem na zegarku, jak się zegarek robi. No i potem myśmy sobie rozmawiali o świecie i ludziach. Śmiesznie było w ogóle, bo jak wiadomo w Egipcie, wśród muzułmanów w ogóle jest bardzo ważne mieć rodzinę i dzieci. No i ja przyjeżdżałem, się pytali, czy masz żonę, dzieci. Nie, nie miałem, ja jeszcze byłem kawalerem. To trudno. Wreszcie ożeniłem się. Przyjeżdżałem, mówię, Fimara, jest żona. Ale wspaniale, to dobrze, to będziesz miał dzieci teraz doskonale. Po 3 latach urodziła się Marysia, moja córka. Ja przyjeżdżam i mówię, fi bint, jest dziewczynka. O, niedobrze. No szkoda, szkoda, no trudno, słuchaj. Nie martw się. Popatrz, Hamad, on ma tylko 5 córek, no jakoś żyje. No więc pocieszyłem się. Ale po 3 latach urodził się Jaś, mój syn. No przyjeżdżałem, mówię, Fibolet. A, gratuluję, to no, świetnie, cieszymy się. No, masz syna, nareszcie. A jak mu na imię? Ja mówię, Jan. A, tak. No to ty jesteś teraz Abu Jan. Ja od tego czasu u nich byłem znany jako Abujan. Ja się cieszyłem z tego, śmieszyło mnie to. Zresztą Jan jest łatwiej się nauczyć Arabą niż Kobusiewicz. O Fred Wendorf to się 3 dni uczył wymówić Kobusiewicz, także wolałem Abujan. Do tej chwili niektórzy starzy znajomi Abujan się do mnie zwracają i od razu wiedzą, o kogo chodzi. No a jak jeździłem ja w teren sam czasami na jakiś zwiad czy coś, nie wolno jeździć samemu po pustyni, bo jak się zepsuje samochód, to jest klops kompletny wtedy. Nie mówiąc o tym, że jest bardzo łatwo zabłądzić. Pustynia jest pod tym względem niebezpieczna. Człowiek, jest tam pełno tak zwanych dżebeli, to są takie ostańce piaskowcowe w wysokości 20, 15, czasami wyższych metrów, samotne stoją. One mają różne kształty. I jak się patrzy na takiego, a no to zapamiętam, on mi przypomina piramidę, no ja tu trafię. Jeżeli się przyjedzie z innej strony, to on ma inny kształt i kompletnie człowiek głupieje. Myśmy mieli takiego przewodnika, ach, dużo by gadać, nie wiem, czy mówić o tym wszystkim. Jako że on się nazywał Aid, był jak wszyscy Marif oczywiście, i on miał niezwykły talent znajomości terenu i prowadzenia po terenie. On nie kopał z nami, on był szeikiem tej grupy. Rozstawiał ich tam, wszystko od niego zależało. Wypłatę to on dostawał i my nie wiemy, ile kto dostał po to. Już miał 3 żony w końcu. Nie żyje biedak już. No i
wystarczyło mu powiedzieć, a id, ja bym chciał pojechać, pamiętasz, w zeszłym roku takie czarne naczynie myśmy tam znaleźli. A dobra, i on mnie tam prowadził i znajdował nas. Jego ojciec był podobno też taki wspaniały, to nam opowiadał Bahej Isawi, to był geolog, który zawsze z nami pracował i który wynalazł tych, i z tymi Egipcjanami, i z tymi Beduinami przedtem pracował. I poznał jego ojca jeszcze. No i na przykład mówi, że kiedyś ten jego ojciec mówi, jak już tak daleko jesteśmy w pustyni, słuchaj, ja bym chciał, ja mam tam schowane dwa worki pszenicy, to jest dużo. Może byśmy pojechali, mamy samochód. No i to, ja tam trafię, ale był niewidomy. No dobra, no to jechali, oczywiście tam jakichś innych też mieli ze sobą. I ten zacny, stary, niewidomy Beduin mówi tak, no jak już powiedzieli mu, gdzie jesteśmy. Widzisz tam, zmyślam w tej chwili, bo nie pamiętam, widzisz tą czerwoną górę tam tego, jedźmy tam do tego, no to jedziemy. Teraz za tą górą skręcamy w lewo i tam takie dwa koło siebie i przed nimi taka przerwa jest. Widzisz, widzę, jedź tam. Teraz, dobra, jedziemy w prawo, jedź, pół kilometra, będzie kor, czyli taki wąwóz mały. Jedź wzdłuż niego 300 metrów. Jeżdżę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wydasz? Są worki. Te worki mogą 1000 lat leżeć, wie pan. Jak nie ma deszczu, to one wytrzymają wszystkie. Taki, no wie pan, on jak GPS tak nadawał po prostu. No i Aid był też taki właśnie. No i on nie jeździł z nami. Ale coś to chciałem powiedzieć. No, w każdym, oni wszyscy pochodzili od człowieka, który się nazywał Marif. I miał brata, który się nazywał Rashid. To mi opowiedzieli moi Beduini. To było 6 pokoleń wcześniej. Oni umieli wyliczyć wszystkie 6 pokoleń. I oni się rozeszli. I potomkowie Marifa się nazywali Marifowie, a potomkowie Rashida się nazywali Rashida. Ja to od nich wiedziałem o tym. No, zresztą bywało śmiesznie, wie pan, bo oni przyjeżdżali samochodem pod nasz namiot jadalnia, żebyśmy jechali w teren Nowokopańska. Oni już siedzieli na tych samochodach. No myśmy wychodzili i no dzień dobry, salam alejkum. No i zresztą nie Roman, ale i wszyscy, my mówimy salam alejku, ja Marajfa. Salam alejku, ja Marafat. A oni mówili też salam alejku i pękali ze śmiechu. I to trwało latami. Aż wreszcie któryś z Egipcjanów mówi, słuchajcie, wy do nich mówicie dzień dobry kobiety Marifów. A powinniście mówić ja Marajfa. To i oni się przestali śmiać, bo ich tak cieszą, nie powiedzieli nam tego nigdy. No, byli inteligentni ludzie. Oni się bardzo szybko nauczyli na przykład rozpoznać prawdziwe krzemienie od innych kamieni, a nawet jak trafili na węgielki drzewne, to wołali, a fachmu, chodź tutaj, bo wy lubicie zbierać to tego. I nawet z nami zbierali bardzo eleganckie. To. Naprawdę byli bardzo wykształceni w metodzie i potem już się pojawili nawet dzieci tych naszych pierwszych, bo to tyle lat trwało. No i te obozy były właśnie organizowane, oni mieszkali obok nas. No bo oczywiście trzeba było jeść. Jak myśmy byli 300 kilometrów, a w ogóle pierwszy raz właśnie jak nam pozwolono jechać w pustynię, to myśmy jechali trochę w nieznane. Wiadomo było tylko, że w latach 20. XX wieku taki książę egipski, Salah ed-Din, który był z rodziny panującej, ale daleko od korony, więc jeździł, używał i zrobił sobie wycieczkę z wielbłądami, ale też 3 Fiaty samochody nabył, które były specjalnie właśnie dostosowane do pustyni. I on robił notatki i w jego notatkach było, że dojechałem do Bir Sahara, studnia saharyjska. I tam wykopaliśmy studnię i udało się nam napoić 60 wielbłądów.
to znaczy, że kupa wody jest, bo myśmy nie wiedzieli. Musimy trafić na miejsce, gdzie jest woda w dodatku pitna, bo tam często bywa woda słona czy jakaś. No i myśmy jechali do tej Bir Sahara, żeby tam wiedzieć, że tam możemy zrobić postój i szukać, bo się spodziewamy. Tam z nim jechał taki archeolog ówczesny, De Bono, który też dodał w notatkach, że tam krzemienie były. No i mieliśmy 16 samochodów. Ciężarówki, dwa tanki, jeden tank z benzyną, drugi tank z ropą, kilka tych jeepów tak zwanych, ciężarówki z obozem wiozące. Wielka, wielka ekspedycja. No i pojechaliśmy. Niestety Aid, nie wiem czemu, nie prowadził nas. Prowadził nas jego brat. Oni mają bardzo często, że jak sami czegoś nie mają, to brat umie. W Sudanie, jak kopaliśmy kiedyś, no nam takiego brata poradził na kucharza, on cholera w ogóle nie umiał gotować. No dobra, i ten nas miał prowadzić. Potem się okazało, że on nawet nie wie, gdzie jest gwiazda polarna. I my, to było 300 kilometrów. Pierwszy dzień jechaliśmy jako tako, trzymały się te samochody. Na drugi dzień zaczęły padać, bo im brakowało benzyny. I teraz okazało się, że tank z benzyną był pędzony ropą naftową. Więc nie mógł sobie nalać, stanął i nie mógł dalej jechać. A tank z ropą był napędzany benzyną. W końcu jakimś cudem któryś tam jeszcze dojechał, porozwoił tą benzynę. Dobra, przenocowaliśmy, ale już rozbici. I już zaczynało groźnie wyglądać to po prostu, bo to już było, przeszło 200 kilometrów od Nilu, od wody. No ale w końcu dojechaliśmy, nakopaliśmy tej wody i już potem tam działaliśmy. To było jeszcze a propos obozu. Aha. No i oczywiście jedzenie. No to były zapasy, puszki różne, mąka, kartofle, nie wiem co jeszcze, oraz było stado kaczek, takich dużych amerykańskich kaczek, które były puszczone wolno, one nie uciekają. Chodziły sobie naokoło obozu i to one znikały powoli. Po prostu co parę dni była kaczka na kolację, zresztą bardzo dobrą kolację zresztą nam robili. Nawet torty potrafili robić. Jak Roman Schmidt miał urodziny, to miał tort jak diabli. To zawsze, co roku, bo on w lutym miał te urodziny. Nie, imieniny miał. No i właśnie te kaczki. Jak było widać, że już mało kaczek, to znaczy, że sezon się kończy. A na końcu była koza okropna. No zabijali tą biedną kozę i ona była serwowana na ostatnią kolację, co dla Egipcjan było przysmakiem, a myśmy się męczyli, bo to straszne żylaste takie, wie pan, i tak dalej, no skada. To już tyle starczy na opisy obozu.